Historia Maryki. Moje życie diametralnie się zmieniło. Musiało jednak upłynąć wiele czasu i wiele się wydarzyć, abym zrozumiała, gdzie przez wiele lat popełniałam błąd. Moi rodzice byli bardzo toksyczni. Ciągłe awantury, pretensje, konflikty z rodziną. Stawiali mi wymagania, abym była pilną uczennicą, a przez to alienowali mnie od moich rówieśników. Moim jedynym marzeniem było to, aby jak najszybciej uciec od nich. Z racji tego, że się dobrze uczyłam, mogłam sobie pozwolić na to, aby składać papiery do jednej z lepszych w kraju szkół średnich. Nie było to zbyt trudne, aby rodzice się zgodzili, bo przecież o dobrą edukację trzeba zadbać. Zdałam maturę prawie na 100%, znałam świetnie języki obce, dostałam się na wymarzone studia. Rodziców nie odwiedzałam prawie wcale, no okazyjnie od święta. To moje osiągnięcia. Poza tym robiłam, co chciałam. W czasie studiów poznałam Patryka, fajny chłopak. Byliśmy razem kilka lat. Wtedy nie wyobrażałam sobie życia bez niego. Po skończonych studiach znalazłam pracę, wymarzoną pracę. A Patryk się mi oświadczył. Wszystko było jak w bajce. Planowaliśmy ślub, mieliśmy wyznaczoną datę. Tydzień przed nim miałam wypadek samochodowy. Trafiłam do szpitala. Ślub trzeba było przełożyć. Patryk zapewniał mnie, że to nie jest ważne, a najważniejsze, że przeżyłam ten wypadek i abym szybko wróciła do zdrowia. Co ciekawe, to szybko wróciłam do zdrowia okazało się kluczowe. Dlaczego? Samochód był do kasacji, a ja czekałam na wyniki badań. Okazało się, że w wyniku wypadku będę miała problem ze sprawnym poruszaniem się. Gdy Patryk się o tym dowiedział, powiedział tylko: nie chcę być skaleką, odchodzę. Ja się na to nie pisałem. Był to kolejny cios dla mnie. Straciłam sens życia. Zaczęłam się nawet zastanawiać, po co żyję. Na sali ze mną leżała starsza, schorowana pani. Mimo swojej choroby i cierpienia była jak anioł. Zawsze uśmiechnięta, zawsze życzliwa. Podziwiałam ją za to. W ręce trzymała różaniec i wyglądała, jakby nieustannie się modliła. Jakby ten różaniec był częścią jej ciała. Mówiła, że za mnie też się modli, abym wróciła do zdrowia. Była też świadkiem słów Patryka. W którymś momencie zażartowałam sobie, że modlitwa nie pomogła, bo moje życie zaczęło się psuć. Ku mojemu zdziwieniu ta starsza pani powiedziała: a może właśnie tak jest, że moja modlitwa pomogła ci, abyś nie była nieszczęśliwa. I w tym trudnym momencie okazało się, czy faktycznie ten chłopak cię kochał. Odwiedzali mnie w szpitalu rodzice, ale nie wspominam dobrze tych wizyt. Może zabrzmi to dziwnie, ale ostatecznie jestem wdzięczna Panu Bogu za ten wypadek. Zaznaczę tylko, że wbrew wcześniejszym ustaleniom lekarzy jestem w pełni zdrowa. Mogę swobodnie chodzić, biegać, chodzić po górach. Do tej starszej pani przychodził wnuk. Miał na imię Michał. Okazał się bardzo sympatycznym, życzliwym i religijnym chłopakiem. Gdy dowiedział się, że w tej trudnej sytuacji jestem sama, zaoferował swoją pomoc. Z czasem ta zwykła pomoc przerodziła się w miłość. Dziś jestem szczęśliwą żoną i matką dwójki dzieci. I jeszcze jest coś ważnego w tej historii. Michał pokazał mi, jak kochać Pana Boga, a ja przez to nabrałam odwagi, aby podjąć się uleczenia wszystkiego, co niszczyło moją miłość. Nieustannie ponoszę porażki, ale widzę też dużą zmianę u siebie i u moich rodziców. Była to zaskakująca historia, nawet nadawałaby się na dobry scenariusz do serialu czy filmu. Ale ta historia życia Maryki pokazuje nam, aby nie trwać w utartych schematach. Można było się zatrzymać na swoim nieszczęściu, swojej tragedii, ale pamiętajmy zawsze, że w takich sytuacjach Pan Bóg chce stawiać na naszej drodze ludzi, którzy pomogą nam z danego kryzysu wyjść. Musimy być otwarci na Jego łaskę, być poszukiwaczami tego. I wiadome jest to, że nie zawsze poprzez różnego rodzaju doświadczenia naszego życia da się otworzyć na to dobro, które daje nam Pan Bóg, bo te emocje złego są jakby silniejsze. Ale nigdy nie traćmy nadziei, bo ta historia pokazuje, że obok była ta starsza pani, która się modliła. I dziękujmy zawsze za te osoby, które się za nas modlą. Bo czasami my jesteśmy w takiej kondycji, że nie potrafimy mówić do Boga. A takie osoby pokazują nam, że to spotkanie Boga, to odnalezienie Boga jest możliwe. Są niczym tacy aniołowie stróże. I za to dziś.